Polacy odrzucają pomysły lansowane przez wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Nie chcą ograniczeń w konsumpcji mięsa, ubrania, także w podróżach samolotami czy samochodami spalinowymi. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu w polityce.pl. Popatrzmy na szczegóły. 83% Polaków odrzuca plan organizacji C40 Cities zakładający radykalne ograniczenie konsumpcji ze względów klimatycznych. Zaledwie 8% badanych popiera postulaty organizacji, do której należy m.in. Warszawa, rządzona przez Rafała Trzaskowskiego. Zdania w tej sprawie nie ma 9% respondentów. A więcej, Konrad Wąż. Już sam pomysł jedzenia robaków dla wielu z nas jest nie do przyjęcia. Absolutnie jestem przeciwna. Jak ktoś chce, to niech je. Robaki, co tam chce. Natomiast ja nie widzę powodu, dla którego miałabym swoje przyzwyczajenia żywieniowe zmieniać. Wolę mięso niż robaki. Polaków nie przekonuje nawet propaganda kojarzonych z opozycją mediów zachwalających robaki jako ekologiczne źródło białka. Hodowla owadów jest bardziej przyjazna środowisku niż chów przemysłowy bydła, świń czy drobiu. Jednak czynniki ekologiczne to tylko jedna strona medalu. Drugą są wartości odżywcze dla człowieka. I tu owady wypadają bardzo dobrze, bo wiele z nich jest bogatym źródłem białka i witamin. Już od 2030 roku to właśnie robaki mają być alternatywą dla mięsa i nabiału. Podejrzewam, że zostanę zmuszona w którymś momencie do tego bez swojej wiedzy. Istnieją dokumenty, z których wynika, że Warszawa już planuje usunięcie mięsa z jadłospisu, na przykład w szkołach. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej. Usunięcie mięsa i nabiału z naszej diety to oficjalny cel organizacji C40 Cities. Należy do niej m.in. Warszawa, zarządzana przez Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej. C40 to organizacja, która jest organizacją elitarną. Radni Prawa i Sprawiedliwości z warszawskiego Ursynowa przypominają jednak, że to nie elity dały Rafałowi Trzaskowskiemu mandat prezydenta stolicy, a warszawiacy. Tymczasem z sondażu Social Changes dla wpolityce.pl wynika, że aż 86% Polaków sprzeciwia się zaleceniom C40 Cities. Demokracja to jest układ, w którym wyborcy wybierają swoje władze na podstawie złożonych obietnic. I ta demokracja działa wtedy, kiedy władze później wypełniają złożone obietnice. Na liście złożonych i niezrealizowanych obietnic Trzaskowskiego są m.in. modernizacja lotniska Okęcie, budowa nowych linii metra czy 1500 tanich mieszkań rocznie. O zakazie mięsa i nabiału Trzaskowski w czasie kampanii nie wspominał. Wydaje się, że Rafał Trzaskowski troszkę na dwa fronty gra. Z jednej strony musi się przypodobać elektoratowi, ale o wiele bardziej zależy mu na tym, żeby być dobrze widzianym na salonach zagranicznych. Tymczasem mięso i nabiał to nie tylko ważny element naszej diety, ale też jeden z podstawowych produktów rolnictwa. A to czym będzie to społeczeństwo się żywiło? Zaraz nie będzie bydła, nie będzie mleka, a te masełko to z czego będzie? Jeśli tak, coś takiego by było, no to rolnictwo jest zniszczone. No. Rolnictwo to z kolei jeden z filarów polskiej gospodarki. Jeśli taki czołowy przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, jak prezydent Trzaskowski, prezydent Warszawy, mówi o tym, że będzie ograniczał jedzenie mięsa, no to po prostu w wyborach ludzie powinni wiedzieć, czy to jest poważny człowiek, czy to jest jakiś szaleniec ideologiczny. C40 Cities oprócz mięsa i nabiału planuje też zlikwidować samochody, ograniczyć kupno ubrań do 3 sztuk rocznie, czy wprowadzić limity na podróże do 1500 km raz na 3 lata. Konrad Wąż, Wiadomości.